Zacznijmy dzisiaj od słynnego mikrofonu Kępa. Pojawiły się spekulacje po pierwszym odcinku Prawda Społecznej, że Kępu nadaje z kibla, z muszli, z szamba lub z równie podobnych miejsc. Jak to było i co się stało, że teraz cię w miarę normalnie słychać? Znaczy, było to tak. W trakcie jednego ze spotkań naszych tutaj wewnątrz naszego cudownego klanu, moje słuchawki doznały szeregu uszkodzeń mechanicznych, w związku z czym no, również mikrofon nie działał normalnie, więc wszelkie pogłoski o tym, że nadawałem z kibla, z szamba, czy gdziekolwiek indziej, są po prostu nieprawdziwe, tak? Nadawałem z bębna od pralki. Zresztą z tego samego bębna, tej samej pralki, tego samego typu pralki, która zepsuła się Mikutowi. Także Mikut, pozdrawiam cię i pamiętaj, nie tylko tobie psują się pralki. Natomiast teraz mam mikrofon nowy. Co prawda czekałem do gwiazdki, bo nowy mikrofon obiecał mi Joda, ale wyprowadził mnie pewnego dnia z błędu i powiedział, że wcale mi nie obiecał, więc sam sobie kupiłem niestety. Ale mam nowy mikrofon i jak słychać, słychać. Działa dobrze. Tak, słychać, ale skoro już powiedziałeś o tym bębnie od pralki, to bym chciał na koniec dać wszystkim naszym widzom, słuchaczom poradę konsumencką. Jeżeli będziecie na równie udanej imprezie, tak jak na której był Kępu w naszym klanie AZP, jeżeli w ramach tej udanej imprezy będzie zbyt udanie, to nie korzystajcie mimo wszystko z bębna od pralki czy z umywalki, tylko mimo wszystko kibel jest najlepszym miejscem na takie rzeczy. Nie trzeba potem używać kreta. To jest słuszna koncepcja. Zwiększyła nam się kadra oficerska. Do oficerów wykonawczych doszedł Mazidab. No Wojtek, ale coś ci powiem, wiesz co, nie pomagałem sobie ręką, nie? Umiesz powiedzieć szybko i płynnie, cóż, że ze Szwecji? Nie. W każdym ale poczekaj, razie... poczekaj, no. Wojtek, poczekaj. No to poczekaj. Jeszcze raz. Cóż, że ze Szwecji. Bardzo dobrze. Może cię interesuje, czemu nawiązuję do Szwecji, bo kiedy ostatnio żeśmy się widzieli z Pawlusem, to właśnie wyjeżdżał do Szwecji na ryby. To znaczy, no, to, że na ryby, to akurat było normalne, ale że aż do Szwecji? Podobno tam są lepsze ryby niż u nas, przynajmniej tak na moje rozumienie tematu. Na szczęście Paulus dużo nagrywa, tym razem do Szwecji też zabrał kamerę. Odporną? Tak jest. A nasz człowiek w Polkowicach załatwił mi nagranie prosto z kamery Paulusa. Zobaczmy. Jak widzieliście, walka była dramatyczna, ale no jedno jest pewne, dotarł do brzegu, więc miejmy nadzieję, że przeżył. Tylko
Nawet tutaj coś wyjmuję z kieszeni, więc chyba nawet dobrze zabezpieczył dokumenty. Tylko czemu? No. Tylko czemu przeklinał po radziecku? A to pozostanie chyba jego słodką tajemnicą. A teraz przegląd prasy. Dodajmy przegląd prasy, który został zaordynowany przez redaktora naczelnego Prawdy a Społecznej. Co tam ostatnio wyczytałeś? Słuchaj, Wojtku, siedząc przy kawie któregoś dnia, dokonywałem rzeczonego przeglądu prasy. Natknąłem się na dwa bardzo ciekawe artykuły z rubryki kryminalnej. Otóż, pierwszy z nich traktował o młodym mieszkańcu Krakowa, który podobno rozkochiwał w sobie jeszcze młodsze krakowianki. Wieść niesie, że mamił je jakimś roztworem, nazywanym potocznie esencją, po czym właśnie rozkochiwał, po czym jak one już były rozkochane i chciały może ugruntować związek, rzucał. O! Tak, rzucał i rozkochiwał następną, mamiąc ją uprzednio tą samą esencję. To jest pierwszy artykuł. Natomiast z tego, co słyszałem, to ty z kolei znalazłeś jeszcze jeden. Tak jest, znalazłem jeszcze jeden. Mianowicie tym razem rzecz działa się w Słupsku. Natomiast to chyba nie świadczy o wszystkim, bo nie napisali, z którego miasta pochodził ten mężczyzna, którego zapali. A mianowicie wpadł, proszę ja ciebie, złodziej kebabów. Pozwól, że ci zacytuję. Pijany złodziej zapomniał bowiem pozbyć się dowodów popełnienia przestępstwa, jakimi niewątpliwie były powstałe na skutek nieostrożnego obchodzenia się z potrawami plamy na twarzy i ubraniu po sosie. To rzeczywiście dobrze się kamuflował. Dobry miał kamularz. Miał bardzo dobry kamularz. Udało nam się nawet znaleźć fragment policyjnego nagrania z zatrzymania osobnika. No i teraz mamy prośbę do naszych widzów, słuchaczy. Mamy taką prośbę, widzowie, słuchacze, abyście w komentarzach pod nagraniem spróbowali wskazać rozpoznać sprawcę. Podpowiemy, że być może jest on członkiem AZP. Także czekamy na wasze typy. Czekamy. Witam was ciepło i serdecznie, z tej strony Mikut i mam przyjemność po raz kolejny dla Prawdy a Społecznej komentować zmagania Gwiazdy w czołgu za rozsądną cenę. Nasz pomidor już jest gotowy na przyjęcie kolejnego zawodnika. Co o nim wiemy? Oczywiście niewiele. Ludzie mówią, że jego moszna ma własne pole grawitacyjne, a jego IQ podaje się w kodzie binarnym. My wiemy tylko jedno, że od dawna czeka na kolejny posiłek i tym posiłkiem może być nasz bohater, który zaraz wystartuje do pojedynku z E100. Witam wszystkich serdecznie. Za chwilę w odcinku Gwiazda w czołgu za rozsądną cenę będę próbował w jak najszybszym czasie zniszczyć E-setkę. Yeah! Niewiele czekając, zaczynamy zmagania od pierwszego strzału za 361. Kto jest naszym bohaterem dzisiaj? Sam, jedyny i niepowtarzalny Faja77. Dosiada on Chariotira, czyli ósmotirowy Tedek brytyjski, po brzegi wypchany APCR-ami, to są jego pociski główne, to nie jest gold, i próbuje tutaj jak najszybciej, w jak najszybszym czasie zmieść esetkę z powierzchni ziemi. Pierwszy strzał, jak mówiłem wcześniej, za ponad 360, kolejne strzały się digują, tam będzie chyba ładny strzał, objechanie esetki, niestety pocisk odbił się od bocznej płyty, zbyt szybko Faja próbował wystrzelić, i teraz chyba zmiana taktyki, nie będzie próbował strzelić w silnik, tylko gąskujemy tego potwora. Pierwszy strzał za 402, coraz mniej punktów życiowych ma nasza esetka, nasz pomidor. Teraz próba strzału w silnik, niestety Chariotir tak szybko nie przeładowuje, szybciej się esetka naprawiła, ale tym razem znowu boczne kółeczko, poszedł strzał, tam będzie znowu próba strzału w silnik, nie, jednak znowu te kółeczko, 372, mamy już prawie minutę za nami i jest szansa
na pokonanie wyniku Pawlusa Sidewindera. 333 to jest kolejny strzał od Fai i cały czas krążymy wokół tej setki, cały czas krążymy jak reki wokół swojej ofiary. Kolejny strzał, znowu zwiększenie, tym razem setka nie ma jak się naprawić. Nie wiem, czy coś zdąży, czy załoga zdąży te gąski założyć zanim przeładuje Faja. No się tutaj nie zdążyła dla Fai. Kolejny strzał, no i teraz chwila prawdy, czy czas będzie pobity. Ostatni strzał, zabicie setki. Czas Fai 1, 27 i 13 setnych, co oficjalnie mogę ogłosić. Rekord Pawlusa Sidewindera został pobity. Moi drodzy, mimo że Pawlus przegrał pojedynek z Fają i wylądował na drugim miejscu w tabeli gwiazd w czołgu za rozsądną cenę, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Już teraz zapraszamy Was na kolejną bitwę w wykonaniu Papy Pawlusa, który pokaże nam, jak powinno się walczyć z wielkim pomidorem. Proszę Państwa, kolejne zmagania, tym razem Pawlus Sidewinder dosiada Pantery 8-8, a przed nim mityczny pomidor, który siedzi w E100. Już delikatne skontowanie ze strony pomidora, bardzo ładne zachowanie. Pawlus strzela w biegu, próbuje cokolwiek się przebić, ale tak skontowany czołg nie ma możliwości przebić z takiej armaty, jaką dysponuje Pawlus, ale nieważne, kolejny strzał w biegu, nie udaje się, już zajeżdżamy, S100 się delikatnie kontuje, ale to mu nic nie da, strzał w przednią gąskę, ta spada z hukiem, na szczęście szybka naprawa, kolejny strzał, no tym razem chyba nie będzie możliwości, no jednak weszło w dolną płytę, to było bardzo ładne trafienie, za 244, znowu celowanie, Pawlus celuje w tą gąskę, żeby unieruchomić swojego przeciwnika. Kolejne zejście z gąski, no i teraz kolejny strzał w tył. Nie ma możliwości, żeby S100 się z tego podniosło. Kolejny strzał, kolejne punkty życia spadają S100. Jednak się zdążył naprawić, przebicie było bez penetracji. Znowu strzał w gąskę, nie udaje się. Mamy już minutę ze sobą i prawie połowę hapsów zdjętych temu potworowi. Kolejny strzał w gąskę, no tutaj już nie ma ucieczki. Bardzo ładne celowanie ze strony Pawlusa. Już teraz chyba nie da uciec swojej ofierze. Kolejny strzał. Pamiętamy, S100 nie może strzelać, może tylko taranować. Ale co po taranowaniu, jak jest teraz bezbronne, jak dziecko. Jeszcze tylko 700 punktów i niecała minuta do końca. Kolejny strzał. 453 zostało do końca. Strzał za 238. 40 sekund do końca. Zdążymy ubić. Jeszcze jeden strzał i będzie nowy rekord. Proszę Państwa, będzie nowy rekord. Pawlus, ostatni strzał. Minuta 29 sekund i 33 setne. Czy komuś się uda pobić ten absolutnie fenomenalny wynik Pawlusa? Czas pokaże. Proszę Państwa, oto oficjalny wynik naszego głównego kucharza WOT. Faja 77 uzyskał czas minuta 29 sekund i 36 setnych, co tym samym jest lepsze od wyniku Pawlusa na Panterze 8-8 o 2 sekundy i 23 setne. Serdecznie gratulujemy, Faja wędruje oczywiście na pierwsze miejsce naszego podium, naszej listy wyników, a Was zapraszamy oczywiście na przyszłe odcinki Gwiazdy w czołgu za rozsądną cenę. Kto tym razem rzuci wyzwanie naszemu pomidorowi, sami się przekonacie.